Już Halloween mamy, ja chciałem się pobawić. Foxy, otwórz mi drzwi. Z tobą. Czemu ze mną? Bo fajnie. To chodź, idziemy. Halo, panie Janusz. Nie, skóra, co mi przeszkadzacie? Bo my przyszliśmy na Halloween do pana. Woo, w odwiedziny. Cieszy się pan? Do mnie odwiedziny, Halloween. Co się dzieje co w tym domu? Co jest? Pan w domu, co tu się dzieje teraz? Tak, wstać to. Pięknie. Nie, nie przewróć tego. Bo się stanie nieszczęście. Wyjdź, skarpetko nieczysta, z tej szafy. Czas cię wyprać. What the fuck, Maciej! Musimy go zwabić, ale potrzebujemy osłony, żeby nas nie zobaczył. Na dole były takie pufy. Dobra, bierz to i chodź tutaj. O nie, zobaczył cię! Maciek, zostaw to! Zostaw to! Zostaw to! Ratuj się! Ratuj się! Maciek, do tyłu! Nie. Maciek! Dobra, w końcu chwila dla siebie. Mogę sobie pograć w Snake'a na telefonie. O, ale fajnie. Nowa aktualizacja była. Ciekawe, co dodali. Co? Chciałem się być i mnie blokuje mebl. On tam zawsze stał. Czego chcesz? Zielona zarazu. Idź sobie stąd. Co? Shelikan. Już Halloween mamy, ja chciałem się pobawić. Oddawaj telefon! No tobie co się dzieje? Pizza jako się skończyła? No jako, tako, ja ci zaraz zrobię jako tako. Ej, jako tako. Naczynia tako. Pozmywane? Co się bawisz? Tako. Tako? Ja ci dam tako, mają być wszystkie pozmywane. To jako tako. Ty, bo ci... Jako tako, od Foxiego. Przestań wkładać sobie te kluczyki i reszta tych dużych przedmiotów, bo potem przelatuje jedzenie na wylot przez ciebie. Kluczyki to był przypadek, okej? Okay? Ciekawe, co jeszcze bym tam znalazł. Zdarza. Może moją zaginioną hulajnogę elektryczną. Ale wy fajebiście tutaj się rozmawiacie, nie? Wykluczyliście mnie z rozmowy. A po pierwsze, copylighty wchodzą właśnie w tym momencie. Która nie dzwoni, pytam się. Dzień dobry. Z tej strony Magdalena. Kontaktuję się z wojewódzkiego programu Kujawsko-Pomorskie Dba o Zdrowie. Na terenie naszego województwa w ostatnim czasie przeprowadziliśmy sondaż zdrowotny. I co mi wyszło? Z racji tego, że słychać mnie... Halo, co mi wyszło, pytam się. Z racji tego, że akcja jest regionalna, proszę mi powiedzieć, czy dodzwoniłam się do mieszkańca województwa kujawsko-pomorskiego? No niech będzie, że tak. Halo? Bardzo się cieszę, także ten program... Ale poczeka pani, automat czy prawdziwy człowiek? Dzień dobry. Pierdolę. Shelikan. No, co jest? No wykluczyliśmy cię, bo już nie należysz jest. Do tej Halloween rodziny. Nie, co zrobiliście? Wydziedziczyliśmy cię. Co? Niemożliwe. Co? Nie. Co jest Halloween? To, było dwa dni temu. Jak było dwa dni temu? No, było dwa dni temu. Jak? Spóźniłeś się, no było. Trzeba było wtedy przyjść. Nie. Co robiłeś, nie. Jak było Halloween? Ja chyba spałem. Gówno tam, grałeś Fortnite'a. O, w dupę, przegapiłem. Nie przegapiłem, bo przecież grałem w Halloween Fortnite'a. Tak? No i co? A teraz chcę zbierać cukierki. Aha, no ale nie ma, bo ludzie już rozdali wszystkie cukierki, nie ma cukierków. Nieprawda. Jak to nie ma? No, nie. Powiedz temu Mateowi, że tydzień temu skończyło się Halloween. Tydzień temu. A co on robił? Grał Fortnite'a w telefonie. Teraz świąt się przecież nie mogłem odejść, bo był event. I teraz mam czas, teraz żeby dopiero czas? Pozbierać a, cukierki. A, no wielmożny pan znalazł czas, żeby się przejść do ludzi w końcu wyjść. A co mnie do tego? To idź! Patrz, tam otwarte drzwi masz. Foxy, otwórz mu drzwi. Z tobą. Czemu ze mną? Bo fajnie. Foxy, weź tylko zabierz, dobra, ja zostanę w domu i będę se grał na telefonie. Bo wezmę moją wirtualną dziewczynę. No i weź tę poduszkę swoją, proszę. Weź sobie, narysuj sobie uśmiech na nim i możesz lecieć. Żebyś wiedział. Nie, ale cukierki mu nikt nie da, patrz. Chodź Maciek, pokażę ci przebranie, tutaj też przygotowałem. Patrz. Ja to ma idealne przebranie. Ja się przebrałem za Shelikana z pizzą hawajską. Patrz, wow, mam pizzę, dawaj cukierek i albo ci psikusa zrobię. Ja się tak nie zachowuję na co dzień, to nieprawda. Mam dużą dupę, i kręcę na Beat Saberze. Okej, to już prędzej. Dobra, pójdę z nim, no już uspokójcie się. Bo tu zaraz nie wytrzymam po prostu. Idę z tobą, ale połowa... Wiedziałem. 80% cukierków dla mnie. Nie, przecież co mi będą dawali, a ty za kogo? Co? Co, ja za siebie idę. Widziałeś kiedyś kangura, żeby chodził? No ja idę za siebie i biorę 90%, a ty 10. Ty, słuchaj, albo idziemy na moich warunkach, albo zostajemy w domu i ty idziesz grać dalej Fortnite, a ja na telefonie. Zrobimy jak chcesz. To ja biorę 5%. Ale nie mam gdzieśników. A ty co w ogóle, niby z jaki? 0% biorę 5%. Bo? Z jakiej racji? Ty do zmywaka iść i zmywaj to. Z racji tego... Że? Że zmywam. No, że dobrze, spokojnie, idź, zmywaj. Tu mnie takimi mokrymi rękami chcesz dotykać cukierki, to bez sensu. To chodź, idziemy. Ubierz się jakoś. To jest twój strój... No przecież jestem ublany. To jest twój strój wyjściowy? Tak chcesz no, ludzi straszyć? No ty nie chciałbyś zobaczyć mojej miny niewyjściowej. No to idziemy, chodź. Maciek, jesteśmy na miejscu, cieszysz się? No. To jest jedyny sąsiad, który jeszcze ma otwarte, bo jest już późna pora. Reszta ma już zamknięte bramy, więc do tego wchodzimy trochę na nielegalu, bo już jest po 22. Prosić o cukierki, bo ty tak sobie
wymyśliłeś dzisiaj w nocy? Ja sobie tak nie wymyśliłem, tylko mój brzuszek miał ochotę na coś słodkiego i chcę coś zjeść. I koniec, klopka. W domu też wszystkie mamy cukierki. Dla mnie. Ty... W domu też mamy cukierki. Nie mamy czekoladowych. Mamy tylko pochowane. To, nie wiem, ci nie mówić w sumie. Aha, no to nie mamy, no faktycznie, no nie mieliśmy. To idź i straż. No dobra, od galaziu. Ale słuchaj, pan Janusz nie lubi, w ogóle nie lubi dzieci, więc ciebie na dzień dobry nie polubi. On w ogóle mało kogo ale lubi. Ale ja nie jestem dzieckiem, ja już jestem dorosły. Ja przecież studia kończyłem. Mhm, a to że... No. A skończyłeś je? Byłeś tylko na studiach, nie skończyłeś ich. Live mod here. Co? Jak masz błoto, a co to znaczy mod? Błoto. Jak masz błoto na skarpetkach, a na pewno masz, to zostaw tutaj. Wytrzyj ładnie budki teraz. Szur. Bardzo ładnie, będą z ciebie ludzie kiedyś. Halo, dzień dobry, panie Januszu. Panie Januszu, przyszliśmy na 2 godziny. Kurczus. Panie Januszu. Halo. Halo, panie Januszu. Nie jest, kurwa, co im poskazacie? Panie Januszu, proszę się uspokoić, to tylko ja przychodzę tutaj w odwiedziny. Co pan gówniarz tu robi? On jeszcze nie ściągnął maski. Nie, on tak wygląda, Maćku. Ludzie tak noszą takie obrzydliwe wąsy. Oj, spójtuję panu. Nie, cicho, ale cicho. Nie. Ja bym też miał taką twarz, to też bym się zamykał. Nie bierz nigdy od pana Janusza mleka. Cukierek albo psikus. A właśnie, panie Januszu, bo my przyszliśmy na Halloween do pana. Woo! W odwiedziny. Cieszy się pan? Dobrze, w odwiedziny. Halloween. No Halloween, ja wiem, że było parę dni temu, ale Maciek się obudził i przyszliśmy po cukierki. Jedyne, co mogę mu dać, to owoc. Co? Owoce mu jedynie mogę dać. Cukierków nie dam. Czemu mam pan nie dać cukierków? Bo nie posiadam. No to psikus. To psik... Nie. Nie, zachowuj się. Panie Januszu, jest sprawa taka. Albo pan załatwi jakoś cukierki, dlatego tutaj oto młodzieńca, albo ten młodzieniec zrobi panu na wycieraczce coś więcej niż po prostu błoto. To jak dogadamy się? Zobaczcie, co coś mam tam. Po kolegów zawołam. Ty nie masz kolegów, cicho bądź. Ale on nie wie. A my... Czekamy, no dobra. Możemy wejść. Zostawił drzwi otwarte. No ale to nieładnie tak wejść po prostu bez pytania. Co ty robisz? Głupi jest. Chciałem kichnąć. Dobra, już jestem. Chodź tu, możemy wejść? Chodź tu. Możemy wejść? Nie. No dobra. Co to jest za proszek do prania? Zasmakuję mu. Oui. Bardzo dobre smutycie. Patrz, ciasteczka dostałeś. Znaczy te płatki śniadaniowe. O smaku... Kuki, pokaż, ale nie kółeczka wie. Są. Kółeczka. Super. Rozmazane. Jestem fajnie. Jestem zadowolony. Dobra, ale to na 5 minut. A co na resztę dnia? Na dobranoc. No ja ogólnie wpierdzielam 3 paczki zielek na raz i to wszystko mieści mi się tutaj. O tu, w tych ustach, o tu. Dobra, nikogo to nie interesuje. A ja bym mogę też coś dostać? Ja też bym chciał coś dostać. Proszę. Proszę. Co ty mi dajesz? Ode mnie. To jest twoje. Nie chcę, ty już tego dotknąłeś, jest skażone. Ja bym chciał coś dostać, proszę. Dobrze, jeszcze poszukam, zaraz wrócę. Może być płyn do mycia naczyń. Nie wybrzydzam. Dobra. Ty zauważyłeś, że on tak krzywo chodzi, jakoś dziwnie, jakby coś mu się w tubkę wpinało? A ty widziałeś jego tyłek? Ja też bym krzywo. To po co nosi lajstopy? A nie wiem, może jest super bohaterem. Kurcia. Przypomina mi mojego Wefista. Ty właśnie, a mi przypomina twoją nauczycielkę byłą od polskiego. W ogóle zauważyłeś, że w tym domu tak jakby straszy? Ja tu już jak stoimy i rozmawiamy, to było tak, że parę razy widziałem jakby pudełko się uniosło albo coś. No właśnie przed chwilą. O teraz. Dobrze, znalazłem coś. Jak zajebiście, no ja to rozumiem. Haha, ty na to nie patrz w ogóle, zresztą i tak na to jak nie patrz. Jak to jabłon za 3 złote. I co z tego? Ale mój, i za darmo. Przecież ty nie jesteś żulem pod sklepu. Nie, ale co, a to nie mogę się napić? Ale takiego gówna? To tobie dam. Nie, ja takich rzeczy nie dotykam. Do szkoły dostaniesz, jak będziesz szedł, to z kanapkami dostaniesz. A gdzie już masz ciasteczka? Co ja jestem? Co zrobił? Gdzie masz ciasteczka? Umyć ci zęby? To przez te wąsy, mówi niewyraźnie, bo mu wchodzą między zęby. No jest. Jestem szczoteczką i co, to, mam ci to umyć jest zęby? Szczoteczka, no. Możemy przepchać kibel. Przydaszy. Ale to już pana drożej będzie kosztowało, nie tylko cukierki i tanie wino. Co najmniej szklanka mleka. To się załatwić. Dobra, odsuń się, wchodzę do tej chaty i przeszukuję ją. Bo się w tym plogu siedzę 30 minut. Ile, jaka kultura pana tutaj obowiązuje? Pan jest w ogóle niekulturalny, chodź Alikan. Idziemy, wyjdzie. Tak, my wchodzimy, a pan tu zostanie i przemyśli swoje zachowanie w tym momencie. Wszystkie drogocenne rzeczy proszę położyć w salonie w jednym miejscu. Pucharek biorę, bo chyba złota. O, jakie fajne. Ty, a co się nam przyda do domu? Co byśmy sobie zabrali? Nie wiem, wszystko kładź tutaj i ustalimy to, jak będziemy chcieli wziąć. Dobra, to ty, ja myślałem, że to jest ze złota, a to jest chyba jakiegoś gówna. Czemu to jest takie brązowe i poplute? Nie wiem, co to jest. Przeczekaj, zabiorę mu jednego pionka z sachów, to się wkurwi i nie będzie mógł lać. Weźmy na drugi pan, pucharek. Pan co tak patrzy, pomoże pan, niech pan wskaże mi lepiej drogocenne dzieci w tym domu. Tak, dokładnie.
Bo tak. Będzie psikus na wycieraczce. Bo będzie psikus. Ketchup tam się kończy, Shalikan? Tak, bierz ketchup. Oj, dobra, banany, ale Foxy będzie zadowolony. Gdzie pan ma telewizor? O, właśnie, telewizor jeszcze. Ogląda pan telewizję? Co tu się dzieje? Co się dzieje w tym domu? Co jest? Pan w domu, co tu się dzieje teraz? Co to jest? A, bo on ma wiatrak włączony, no to mu wszystko rozwiało, nie? A ty grawitacja. Ja pierdziele, ty. Pan to ogarnie, albo będzie pan płacił zaraz za to. Pan nam psuje nasze rzeczy, które myśmy panu zakosili. Co pan robi? Jak zakosili? No, dostaliśmy na Halloween. Przecież to była darowizna. Co pan robi? Nie czas na trening. Co pan klatę co teraz robi? Pan? To ten, u pana tak to jest O co tu chodzi, Shalikan, bo nie rozumiem, nie ogarniam fabuły. Pakujemy graty do samochodu i wywozimy to po prostu i sprzedajemy na ruskim bazarku. Jadł pan kiedyś banana z ketchupem? Ziom, słuchaj, co tu się odpie... Powiedz ty mi, czemu tu wszystko lata ci w powietrzu? Cóż, może to... Nie mam pojęcia. Więc on kiedyś tu była, rodzina przede mną i jedna z staruszek zaginęła. Nie wiadomo co to teraz się z nią stało, a teraz sobie straszy. No ogólnie chodziło o to pewnie, że gościu w kiblu strzelił taką bombę, bo ja bym tak zrobił pewnie, że wystraszył całą rodzinę. Oni w popłochu uciekali ze schodów i po kolei się wywlaciali. Jedno drugiego się przewlaciał. Pan ma nawiedzony dom. Dobra, wiem! Jak to jest nawiedzony dom, to robimy teraz to Jumanji! Rozmawiamy z duchem. Rzucamy ten i mówimy do niego. Siądźcie tu wszyscy w kręgu. Chwyćcie się za ręce. Ty mnie nie dotykaj, dobra. Ty też mnie nie dotykaj. Dobra, nie chwytajmy się za ręce. Dobra, wy się chwyćcie za ręce tylko. Nie, 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 pan mnie nie dotyka. Dobra, dobra, dobra. Wielki duchu tego domu, powiedz nam... Co ma nam powiedzieć? Jakie są liczby w lotko na jutro? Wieża. Wieża jest ustawiona na której pozycji? Na ostatniej, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Takie liczby będą. Ale jakieś jeszcze mądre pytania mamy? Czy Maciuś dzisiaj dostanie cukierki w końcu w czekoladzie? Panie? Czekaj. Pokazuję. Nie wiem, dupę pokazał? Do góry nogami? Zero narysował? Nie zrozumiałem tego. Jeszcze raz proszę pokazać. Duchu, jeszcze Panie raz! Panie duchu, jeszcze duchu, raz! Duchu, pokaż jeszcze raz! Chyba X-a narysował. O nie. Nie dostaniesz cukierków. To ta Halloween jest dzisiaj do dupy. Kiedyś za moich czasów, za dzieciaka, to no, ja no, za twoich czasów. Czyli kiedy? W tamtym roku. To nie było Halloween, bo zapomniałeś. A tobie szkodzą na zęby. Ty już masz drugie zęby, a masz został ci jeden. Szanuj tego. Bluzka zębuszka nie zablała mi chociaż jednego. Ale nie da ci kasy za poprzednie. Masz sól? Mam. Zaraz przyniosę. No, daj sól. Robimy teraz akcję wypędzenia ducha. Musimy mieć sól. Musimy mieć tanie wino. Ja się ostatnio nauczyłem, że w egzorcyzmie potrzebujemy taniego winiacza. Tak, i tym skusimy demona, żeby opuścił ten dom, bo jak otworzymy butelkę, to tak siarą zacznie walić, że nawet demon stąd wyleci. Bierz korkociąg i otwieraj to. Otwarte. Ktoś już złapał z tego. Musimy zrobić pułapkę na niego. Ja bym zrobił na korytarzu pułapkę. Tutaj narysujemy krąg. Użyjemy tych, więc znajdźcie wszystkie pionki białe i narysujemy tutaj krąg. I przynieś mi jeszcze tego taniego jabola i postaw go na samym środku. Tak. Wsadź to. Pięknie. Nie, nie przewróć tego, bo się stanie nieszczęście. I teraz musimy zrobić inkantację starożytnego czaru, który wezwie ducha i go zmaterializuje w tym miejscu. Powtarzajcie za mną. Uga buga. 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 Uga. Co to jest za skarpetka, jaka się pojawiła z szafy? Ja nie wiem, mówił, że sam w domu jest. Co to? Moja stara skarpetka. Znalazła się. Wyjdź, skarpetko nieczysta, z tej szafy. Czas cię wyprać. What the fuck, Maciek! Maciek, gdzie ty jesteś? Maciek, chodź tu! Maciek! Shalikan! No ty kurde, skąd ty masz nóż? Kochenny, złapałem szybciutko podczas drogi. Z tym domu kurwa straszy! No właśnie, obserwowałem tą szafę i widziałem, że coś wyskoczyło. Tu się dzieją chore rzeczy. Musimy się pozbyć tego ducha, albo nas zeżre. Ja już się boję, Shalikan. Dobra. Dobrze wiesz, że mnie paraliżuje, jak są straszne rzeczy. Weźmiemy łyżkę. I co kurwa? Wygniesz ją w drugą stronę? Nie no, w oko mu wsadzimy! A, ja jestem już stąd wyjść, Shalikan, pozwolisz mi? Nie, zostajemy tu, nie dostaj swoich cukierków!
Ja będę wojownikiem. Tak, i teraz słuchaj, idziemy, musimy znaleźć Janusza. Janusz nam musi więcej rzeczy powiedzieć na temat tego ducha, bo przecież mieszka tutaj, to musi Janusz coś wiedzieć. Uciekł? Nie wiem, musimy go znaleźć. Bądź gotowy. Matko, słyszałeś to, Maciek? Słyszałem, to chyba z góry było. To chyba Janusz krzyczał. Idziemy tam szybko, po schodach. Dobra. Na górę, idziesz pierwszy, bo jesteś wojownikiem, nie? Dobra, jesteś, skąd to poleciało? Z łazienki, bo byłem u niego na chacie wcześniej, ale mu nie powiedziałem. To prowadź do tej łazienki. Na lewo. Nie! Odłóż ten toster! Odłóż ten toster! Janusz! Wziąć uciekaj! Tamto? Nie! Nie! Zabił Janusza! Tosterem! Ty potworze! Musisz tam wejść, Maćku. Stawić czoła swoim lękom i zabić potwora. Masz nóż. Ja go mogę co najwyżej ogłuszyć albo ciebie wzmocnić. Halo, panie potworku? Sielika, nie widzę go. Gdzie on jest? Się tobą! Się tobą! Się tobą! Zabij to! No ty zabij! Nie, jak czy mam to zabić? Łyżką! Masz łyżkę! Dałeś mu nóż, debilu! Ej, czekaj! Stój! Dogadamy się jakoś. Ja ci go dam. Dam ci go. Możesz z nim zrobić co chcesz. Zabierz go do piwnicy, do samochodu, do vana z cukierkami, co chcesz. Zrób sobie z niego co chcesz. Co ty na to? Tym domu nie potrzeba drugiego potwora. Co? Ale potrzeba kęgurzego mięsa. Co? Nie! Zostaw mnie! Maciek, ratuj mnie! Ratuj mnie! Masz! Zróbże coś! Przywalu! Nie chciałem dać! Nie, gówno tam! Nie chciałem cię sprzedać! Uratuj mnie, kapcie! Jak wagi, bugi, atakuj! Bugi, nie! I widzisz, jak to jest dostać patelnią po mordzie? Daj mi jeszcze, ja to zrobię. Ała, o. Moja głowa, no. Ała. Oła. Maciek, ty zdrajco. Jak to? Przecież leżałem tak samo z tobą. Wydziedziczę cię, zdrajco jeden. Za jajco. Za co ty mnie chcesz wydziedziczyć? Nie pomogłeś mi. Czemu mi nie pomogłeś? Tak? A no. Ty mi pomogłeś zbierać cukierki w Halloween? A kto z tobą wyszedł z domu? No, ty wyszedłeś, ale dwa dni później. No bo dopiero dwa dni po Halloween przyszedłeś do mnie z tą propozycją. Bo ja chciałem wcześniej. Co ty mi obracasz cały czas? On myśli, że nas załatwił. Musimy to wykorzystać i go zabić. Tylko jak to zrobić? Mam pomysł. Idę do kibla. Nie! To nie zadziała. Słuchaj, to jest broń biologiczna. To działa na ludzi, ale on jest duchem czy coś. Zrobimy tak. Widziałeś ten toster, co wrzucił do wanny? No. On jest niebieski. On też jest niebieski. Namalujemy szminką taką uśmiechniętą buzię i wkręcimy, że to jest jego może dziewczyna i rzucimy nie wiem, do kibla, a on wpadnie do tego kibla. I on wtedy umrze? I wtedy ty wejdziesz do tego kibla. Takie pomysły ci przychodzą po prostu do głowy. No, oglądam twój kanał. Idziemy po toster. Przemalujemy go szybko. Zrobimy taką, wiesz, scenografię. Musimy ułożyć, wiesz, taki teatrzyk przedstawić, że ten toster to jego dziewczyna. On się w dym zabuja. Potem pójdziemy, że do łazienki. Wrzucimy do kibla. On wrzuci się na ratunek i wtedy ty wejdziesz do kibla i zrobisz swoje. Ja się już pogubiłem, jak otworzyłeś usta na samym początku. To jest dobry plan. Robimy go. Toster wiem, gdzie jest. Wiem, pamiętam. Toster, wyciągaj toster, ale uważaj, bo on gdzieś może, wiesz, kręcić się po domu. Janusz nie żyje, ale cóż, ktoś się musiał poświęcić. Jak on się utopił bez wody? On się... No bo... Cicho bądź! Ale uważaj, cicho chodź! Cicho! No przecież cicho, sapie. Cicho, czekaj. O, mam długopis. Masz, weź mi tu narysuj. No joś. Tak? Jest, dobra. To teraz tak robimy. Musimy go zwabić, ale potrzebujemy osłony, żeby nas nie zobaczył. Na dole były takie pufy. Widziałeś to? Pufa. No. To przynieś taką jedną, my się za tym skitramy i będziemy zrobimy mu teatrzyk. Tak jest. No, to lecisz. Maciek, idziemy, dobra? Dobra. Maciek, idziemy. Ale ostrożnie. Uważaj, banan. No i ty. No przecież widzę, że... Jak banan? O kurde, go nie zobaczyłem. No, jeszcze byś się wpieprzył. Dziękuję. Umarłeś. Pamiętaj, że tu jesteś ten potwór. Dobra. O, widziałem go. O nie. Jest tam. Jest tam. Ale wiesz, co jest najgorsze? W tym samym pomieszczeniu jest ta pufa, którą musimy zabrać. Damy chyba ladę. Ty dasz radę, na pewno wierzę w ciebie. Ja dam ladę? Ty dasz radę. Ja wiedziałem, że będzie taki dzień, że ty zaczniesz wierzyć we mnie. Tak, to ja wierzę w ciebie, tak. Idź. Ale się cieszę. No super, ja też, a teraz idź. Nie przejmuj się, ja zostanę z tyłu i będę cię osłaniał. Idź tam. Ja. Widzisz go? O. Dobra. Skitraj się. Nie widzicie. Dobra, bierz tą pufę. Dobra, bierz to i chodź tutaj. O nie, zobaczył cię! Maciek, zostaw to! Zostaw to, ratuj się! Maciek, do tyłu! Nie, Maciek! Maciek!
Masz toster! Bierz toster! Maciek, zajebisty pomysł z tym bananem! Zabiliśmy go! Tosterem i bananem! Yes! Ja pierdzielę, ale my jesteśmy go z hantelami. Sharikan i Maciek, pogromcy duchów. Taniec Fortnite'a teraz. Tak jest, no tańcz z Fortnite'a.